You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh, some things never change, never change, oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change, oh. They say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Siemanko, witajcie, z tej strony Krzysztof. Jeździmy dzisiaj sobie na klasie żniwa, jęczmienia. Mogę wsiąść za pana? Chwilę trochę vloga nagrać? Dobra, fajno. Cześć, Krzysztof mam na imię. Cześć. Dzień dobry. Tu jest też trzech takich agroblogerów z nami i chcieli nagrać materiał z kombajną. Da się zrobić to? Szybko ubywa. Wilgotność jest 11,1, 11,3. No, mówił mi pan Paweł. Aha. Tylko gęstość słaba, nie? Tam to 65 jak na jęczmień to jest dobrze. No, to mogłoby być lepiej, nie? No dobra, to... Zawsze może być lepiej. Jeżeli możecie podziałać, to... Podziałamy to troszeczkę. No do zobaczenia. Nigdy nie siałem jęczmienia zimowego u siebie, bo wiesz, ja mam jeszcze... podejrzewam, że nie masz hodowli zwierząt. Mam. Masz? Świnie. A, i to do świń wszystko idzie. Kto ma świnie, to cię bida nie minie. No, a ja mam krowy, nie. A ja mam krowy. Teraz nie, teraz nie. Teraz nie. Teraz nie, teraz nie, masz rację. Teraz nie jest źle na świniach. Znaczy wiesz, no, jeżeli trzymasz to w cyklu jakimś tam zamkniętym czy otwartym, nie wiem jakim, no właśnie, u siebie i robisz to ciągle, czyli raz cię staniesz w tyłek, a raz to naprawdę nadrobi, tak? Tak samo jak jest wszędzie, no to nie ma, że a no ktoś narzeka, bo jest, wiesz, bo jest źle, bo jest tego. No będzie źle, no ale drugi raz bym ci oddał za wszystko, tak? Dokładnie tak. No jesteśmy, wiesz, akurat mazowieckie, jest tam środek. Jak u was z opadami deszczu, powiedz? Bo widzę po kukurydzy, że chyba nie halo. No, ostatnie tam dwa tygodnie nie halo, ale tak nie powiem, bo na zboża opady pasowały. Dostaliśmy dużo deszczu przez czerwiec, ponad 140 litrów. Także... U mnie też były na poziomie, wiesz co, 160 litrów, bo wczoraj... O, to jeszcze lepiej. Tak, bo otrzymy wczoraj, mam u siebie poletka kukurydzy. Testowe, to chyba dziki. Tak to wygląda bynajmniej. Tak. I sarny. Nie, sarna tak nie zrobi, to dzik. Nie? Jestem myśliwy, to wiem. Słuchaj, mam u siebie 23 odmiany testowe na polach. I wczoraj to oznaczaliśmy. Także no nie, no to w ogóle jest jakaś, nie wiem, naprawdę. Albo późno się na pożycie, nie wiem dlaczego. To twoje jest, czy nie? No to jakaś, no naprawdę tu jest słaba kukurydza, bardzo słaba. Ale wszędzie tak. Wiesz, wczoraj wczoraj u mnie żeśmy mierzyli kukurydzę z przedstawicielem, co tam mamy z Majsadura, 2,60, nie? No to tak uważam, że jest to na koniec czerwca taka wysokość fajna, nie? Ale co, wysokość 2,60? 2,60, tak. To nigdzie u nas takiej nie ma. 2,60, oczywiście wiesz, nie każda odmiana, bo są niższe, typowe ziarnówki, które nie robią takiej wysokości.
Z tego już wcześniej, wreszcie w blog żeśmy nagrali, na kanał pójdzie wcześniej. Ale na przykład jęczmienia zimowego, tak jak właśnie w Wielkopolsce widzę, że więcej się sieje z tego względu, że jest dużo gospodarstw, które mają właśnie hodowlę trzody chlewnej, nie? I to ma wczesny zastrzyk jakby paszy, nie? Z tego tematu, nie? Znaczy, tu fajny kombajn, tak? Fajnie się muci. Na pewno, bo ja też się obawiam, no jak te ościory w tym jęczmieniu, ale... Przepadywało słońce, przez to się obijają. Bo tak to jest masakra. Tak, bo ja wiem, że wiecznie jak kombajnem od dawna dawności ojciec mi tłumaczył, a mam 43 lata, więc jakieś doświadczenie jest. Ojciec mi tłumaczył, że jeżeli wjeżdżasz w jęczmień i idą ościory, zjedź z pola. Wjedź za dwa dni i one odpadną. Tak. Też masz sporo kosić, także na pewno o tym to samo też wiesz, nie? No wiem, a mówię, najlepiej jak przepada jeszcze, nie? To wtedy, kurczę, tak one jakoś skruszeją i to się dobrze obija. Tym bardziej, właśnie ja zimowego jęczmienia u siebie nie chciałbym, a teraz jeszcze dobieram 20 hektarów dzierżawy. No i właśnie planujemy właśnie z Syngentą zasięgnięcie tego jęczmienia zimowego. Chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Minus jest ciekawości, taki, wiesz, tego, że to lubi zmarznąć, nie? Tak, przychodzi, dobry mróz to wyleci. Wrażliwe są, populacyjne są mocniejsze od wiesz, wiem o tym, ale wiesz co, powiem ci, że u nas też tak przechodzimy z takim wrażeniem, że no wszyscy na okolice biorą odmiany zbóż, czy pszenicę zimową, czy przeżyto. Już nauczkę ludzie dostali kilka razy w ostatnich latach, bo sami chyba przyznasz za rację, że 2010 był takim rokiem przełomowym, że po 2010 zrobiła się problem, rokiem problemowym. Albo jest mróz, albo jest deszczu za mało, albo jest go za dużo na jesieni. Ale to przed też było już tam 2004 czy 2006. 60 hektarów przężyta nam zostało na polu, ale to jeszcze inaczej, ja tu się ożeniłem w tym gospodarstwie, ja pochodzę spod Piły, ze starej... Czyli Piły. Masz żubry? Żubrów nie ma. Żartuję oczywiście, żubry, ale tam są w okolicach, bo S10 na Szczecin jadą, tam są żubry, tak jest. U nas jest masy dzików i jeleni, to jest kurde problem. Sam jestem myśliwym, znam temat. Jest problem jak diabli tam i jeszcze kurczę najgorsze jest to, że to koło łowieckie, które tam akurat na tym terenie rządzi, składa się z samych emerytowanych wojskowych i policjantów. To ciężko ludzie, im podskoczyć. Nie chodzi o to. To są ludzie nienauczeni roboty. Wszystko pieprzą. Kurczaki, nie wiem czemu, wiesz, pszenica u ciebie znajduje w tym mieszkaniu powiedzmy. Weź mi to oświeć. Uprawa bezmorkowa. W zeszłym roku. O, fajnie. W zeszłym roku. Nie byliśmy w stanie tutaj zaorać tego pola. Czyli była bardzo susza, duża susza. Dokładnie tak. I taki mamy agregat, właściwie to się nazywa spulchniacz chlebowy, czy łup lutowy. Gaspardo, Attille. Było tym przejechane na 30 cm. I za tym od razu kompaktowa brona talerzowa. Czyli to mamy jęczmień na uprawie bezorkowej. Tak. Nie, no bardzo fajnie to wygląda. Stąd właśnie to jest samodzielne. Ale zobaczcie, są mega wały słomy, naprawdę. I header ma czegoś pewnie 5 metrów, tak? 5,40. I są mega wały słomy. Wygląda to bardzo fajnie, równo przede wszystkim. No, nie wiem, czy to jest mozaikowata, czy to... Czy, nie, czy je... tu jest super jednolita. No tak. Właśnie. No. Jak to w Wielkopolsce? Może byśmy mieli tak wszędzie, to... To by tutaj lekcjon jeszcze. Słuchaj, no nigdy nie może być za dobrze, tak? No słuchaj, no gdzieś, nie, gdzieś musimy się... Mamy od drugiej... I słuchajcie, tak możemy jeździć. Tak można musieć. Tak możemy jeździć, mamy chłodniutko. Kropla pod oczekom nie spadnie. No ale no nie ukrywamy, słuchajcie, widzowie. Nie każdy może sobie pozwolić na... 440. Kolega teraz kupuje, z tego będzie vlog, myślę w przyszłym tygodniu, 420. To jest koszt 575 tysięcy złotych na Cebisie, to ten też jest na Cebisie. Już na nowym podłokietniku kosztuje 20 ponad tysięcy drożej i wtedy mamy, jeszcze wziął przystawkę do kukurydzy
Olimaka za 160 tysięcy złotych na czterech nożach. Także ile za to zapłacił? 160 tysięcy przystawka na czterech nożach. Ale za kombajn? 575 tysięcy. Trochę tanio. Przestrzymywał, wiesz? Ale nowy? 420 nowy. 420, koło Ciechu Cinka u dealera. Znajomy kupił w tym roku. Przestrzymywał, wiesz? Z przystawką do kukurydzy 1 000 000 złotych. 420. No mówię ci tak, jak mówię ci to, co mam informację od niego. Powiedział mi tylko tyle, że przetrzymywali go, on chciał wziąć CX-a 580. Za CX-em przemawiało to, że CX ma średnicę mocarni dużo większą. Dużo, do 700 chyba. 700, tak? 580. 580, on ma 700. Nie chcieli mu nie opuścić, on się wkurzył, poszedł do klasa. Czas mu powiedział dobre pieniądze i wykonanie kombajnu, jak oglądał w formie technicznej, podobało mu się dużo mega lepiej. I zdecydował się na klasa. Wtedy przyjechał New Holland, powiedział, że mu opuścił 18 tysięcy. A tak nie chciał, nie? I on powiedział, teraz to możecie mnie pompę cmoknąć. Ja chcę już klasa i to jeszcze negocjacje do tego stopnia, że sam nie muszę cię uczyć, jak negocjacje wyglądają. On jeszcze wynegocjował w tym pewnych zbiornik paliwa 600 litrów, u ciebie ma 600? Tak. 600 litrów paliwa, no pewnie zatankowany. 575 tysięcy. Ja nie wiem, czy to jest netto, czy to jest brutto. Nie, no na pewno to jest netto, ale pewnie to netto. To i tak, no to dobrze kupił, naprawdę. Tak, u dealera koło Ciechocinka, także nie znam dealera, nie reklamuję, słuchajcie, mnie nie obchodzi. Mówię to, co mówię, nakręcam wam film, będziecie widzieli. 575 tysięcy złotych. No i przystawka 160 tysięcy złotych na czterech nożach Olimaka. Trzeciorzędowa składana hydraulicznie. No na kukurydze właśnie. Tak to wygląda. Ceny sprzętu są... są kosmiczne. Kosmiczne. Znaczy, ja mogę powiedzieć tak. Ten kombajn kosztował 550 tysięcy 9 lat temu. 138 tysięcy euro. Dzisiaj ten odpowiednik, bo to, no właściwie to jest to samo, poza tym no jest Ad Blue i tam jakieś może jeszcze dodatkowe drobne zmiany, kosztuje 700. To są, to taka są... różnica ceny. Nie wiem, na pewno nie jest to spowodowane, wiesz, inflacją. No ja też mam gospodarstwo, wiem, co można, słuchajcie, mam faktury za mleko z 23 lata do tyłu, gdzie mleko miałem po złoty 26, a teraz mam po złoty 30, przez 26 lat. Tak. Więc skąd te ceny tak szybko idą? Nie wiem. A powiedz mi, czemu używasz tych podnoszeń? Zboże ci legnie, czy w ogóle? Bo tak, się na wszelkim polegniętym zbożu te podnośniki znakomicie zdają egzamin, podnoszą praktycznie wszystko jest wyzbierane. No właśnie, rzadko się zdarza, więc widzę, że używasz właśnie do tego, to właśnie to pytanie. To jest, nie? Na pewno. Ale rzepaku w ogóle nie siejesz, nie uprawiasz? Siejesz rzepak? A czemu nie wziąłeś Hedera Vario? Bo kosztował 60 czy 70 tysięcy więcej. Drożej. Tak. A stół? Stół nie pamiętam, 20 czy ileś tam, że to jest duża różnica. Czy była? Bo w tej chwili z tego, co wiem, mówił mi serwisant, przy zakupie nowego klasa i stołu i przyrządu Cerio nie ma opcji stołu do rzepaku. Znaczy jest opcja, ale na własne ryzyko klas nie respektuje wtedy gwarancji, jakby się coś stało. A jaki koszt by był? Jaki koszt by był, słuchaj, gdybyś miał na przykład założyć sobie ten przyrząd do, powiedzmy, że nie musisz kierownicy trzymać, on sobie sam liniuje? Nie mam pojęcia. 40 tysięcy. Czyli sensu nie ma to, przy gospodarstwie nie, takim, no, bo... To znaczy, to ma sens taki, no powiedzmy John Deere coś takiego robi, Universal Auto Track, że dzisiaj mam to na kombajnie, jutro założę na traktor, w ten sposób, żeby to było przekładasz, rozumiem. Na inne sprzęty. Czyli na jeden sens nie ma to... Na jeden kombajn, no nie ma sensu. Rozumiem. No słuchajcie, tak to właśnie wygląda. Mamy równe pole, fajny jęczmień, zobaczcie, ile mamy tutaj kamerzystów, ile mamy tutaj osób do rozmowy. Syngenty, to naprawdę jest początek, to są fajne żniwa. U nas jeszcze nic nie zaczęło, jest mała,
że tak powiem, mało osób sieje ten jęczmień. Będziemy właśnie w tym roku musieli ten jęczmień zasiać i zobaczyć, jak to u nas się sprawdzi w Mazowieckim. Bo jak tutaj kolega chwali, w Wielkopolsce jest fajnie, jest zadowolony. Jest pasza dla świń wczesna i nie trzeba tam kupować. Zresztą pasza na pewno bardzo białkowa i energetyczna, bo to jęczmień ma... To znaczy jęczmień o włókno bardziej chodzi. Ale on też i energii pewnie też tak. Sporo zawiera, tak, tak. O, pełny zbiornik pewnie. 70%. Kolega ma, wiesz co, tego klasa Tucano 320, tego małego. Mhm. Kukurydzę u mnie kosił. No i chciał dobić na siłę, nie chciał, nie dało mu rady. Ale jak nie dało? No, rzeczy, że miał za pełno, nie? Chciał jeszcze, tu kawałek dojechać było. Nie, nie pozwalało. Ale jak nie pozwalało? Otwierał zbiornik, on otwarty, miał tam ileś 100%, no nie mógł dojechać do końca, musiał się wycofać, nie, z radiny. Znaczy przesypywało się, tak? Tak, tak. W traktorach widzę, że bazujesz na John Deere. Tak. Ceny też z kosmosu. Też z kosmosu, teraz właśnie, słuchajcie... Porównanie, ten traktor 6910 w 2001 roku kosztował 198 tysięcy złotych. 150 koni. W 2001 roku. Ile masz od tyłu czasu? To jest normalnie przed jakaś... Unią, przed wszelkimi tam programami, bajerami, przed VAT-em. 6210R. Ale Werce to jest Werce 5 lat temu kosztował 470. 60 koni więcej. No kolega teraz kupił sobie 60... Nie chcę cię skłamać. 180 koni w Werce. 600 ponad tysięcy. Wierzę. No to są jakieś sumy z kosmosu i ja nie wiem, jak to zrobić. No to przy takich szalejących, galopujących cenach tutaj, wiesz, u nas, jeśli chodzi o ceny czy żywca, czy ceny zmiany w płodach rolnych, nie? A galopujące ceny chcą do przodu, jeśli chodzi o koszty paliwa, czy koszty stałe, tak? Chociaż to fajnie leci, szybko się sypie. Też mam pranarki przyczepy, jestem mega zadowolony. Kwestia porównania jakości do ceny jest fajna. Rzepaku prawiasz? Nie. Ja mam krowy. To przekryniesz pranarę do rzepaku. A mi się wydawało, że są szczelne, wiesz? Porządna przyczepa to jest nas metal tak. Kolega teraz kupił zasławy dwa dychy. A też pewnie. Nie sądzę, żebym kupił, ponieważ słuchajcie, no sami wiecie, że hodowla bydła jest troszeczkę inną produkcją niż hodowla trzody. Ja tyle zbóż nie mam. Także nie będę sobie. Ale dzisiaj też byśmy nie kupili kombajnu. No, za 300 zł mi wymucą hektar. Ile lat? I nie, żeby wjechać na pole w tym roku wydaliśmy prawie 10 tysięcy złotych. Żeby. No. W sumie kombajn prawie, który jest. Tak jest. Który jest. Można powiedzieć, no można, nie ma problemu. Jeżeli mogę? Proszę bardzo. Słuchaj, wiem jakie są części drogie, ponieważ tak. Jak tu wcześniej. Okej, okay, no może najpierw powiemy, słuchaj. Ja akurat ciągnikiem mam case, tak? I bazuję na case'ach. Co zaczęło być w case'ie? Nie wiedziałem co się dzieje, wezwałem serwis. Przyjął serwis, stwierdził, że poszedł w case'ie w maksumie wentylator wiskotyczny i łożysko. Mhm. Ja wiecie, ma się to łożysko. Oni powiedzieli, Kazik, mordo, nawet umie szeroko pójdzie, także wiesz. No łożysko poszło na wentylatorze wiskotyczny po niecałych 2000 godzin, nie? Ciągnie za 300 parę tysięcy. No, wy macie to łożysko? No dzisiaj nie mamy, ale jutro może przyjść. Ile? 1000 zł. Łożysko 1000 zł? Daj mi numer tego łożyska. On powiedział tak, 32 razy 30 razy 30 coś. Zadzwoniłem do hurtowni łożysk do Płocka, nie będę reklamował hurtowni, bo mi za to nie zapłaciła. A on się pyta mnie tak, do czego to łożysko? Do Lanosa do koła czy do Opla? Mówię, nie, do case'a na wentylator. Mamy trzy, ja miejsce jedno, 58 zł. To samo łożysko 58 zł, słuchajcie, a tam kosztowało 1000. Czyli tak samo macie tu przełożenie, jeżeli coś trzeba kupić, bo trzeba, no tak drugi kolega powiedział, no nie możemy zrobić pewnych rzeczy, które są oryginalne, ale jakieś łożyska i serwis klasa zażyć sobie, no nie wiem, może 2000, a dziś możemy to zastąpić inną rzeczą, która w zeszłym roku koledze poszedł silnik w New Hollandzie, 50-60, tak? I no, mi kupi się nowy silnik, a tamten zrobi się w czasie
wolnym zimą. No tak, pojechał do firmy R, do Płocka, nie będą mi nazwy, zapytał się o koszty nowy silnik do kombajnu. 140 tysięcy złotych. Silnik. Wiem. To kupił sobie drugi kombaj, to mucił i to nie ma żadnego sensu. Słuchajcie, dobra, jedziemy. Teraz musimy posłuchać, jak tutaj pierwsza posłużyć. Z lewej ta żółta. Tutaj. Tak? Do góry. O, właśnie. I teraz tutaj tym. Tyk. I wraca sobie na. Teraz, jak jeszcze raz, to zjedzie na dół. Na pozycję, którą ma usolona. Do mucenia, tak. Okay. I tam gazu. O, niż... na którym zająca. Dajemy? Tak jest, jedno, druga, żółk zając. Tutaj. A, tutaj. Prawo na zając. Nie za nisko jest, słuchaj? Nie, jedziemy. Będzie dobrze. No, słuchajcie, pierwszy raz muszę klasem. Tutaj można sobie kierownicę bliżej. Ach, właśnie. O. Wiecie, że muciłem New Hollandem u siebie, także New Hollandem fajnie mi szło. Myślę, że klasem będzie też mega fajnie. Oj, za szybka troszkę. A, ma bardzo... Takie 3-2, 3 na godzinę. 3-0 jadę teraz. Możemy. Zadzwonić możemy? Dobra. 3-1 czy 2. Czyli mamy tutaj gdzieś, słuchaj, gdzieś czujnik strat, pokazuje nam... Pierwszy pokazuje na wytrząsaczach, drugi na sitach. Bo mam kolegę, który ma też 150 hektarów i wiesz, kupił sobie właśnie 4-4 zotakty i mówił mi, że u niego, nie byłem teraz dawno, ale powiedział, że drugi raz tego kombajnu by nie kupił. I twierdzi też właśnie, ma tu bardzo dużo zboża, rzepaków, że kupiłby sobie rotorowy kombajn. Znaczy rotor jest fajny na duże kawałki, ale no jak są małe pola... Nie wiem, jaki on tam ma. Pozdrawiamy właśnie Wienia Klaszyńskiego. Cześć Wieniu. Mam nadzieję, że obejrzysz to. Albo 4.0, albo 4.5.0. Taki coś, taki kombaj kupił i powiedział, teraz tylko wziąłby kombaj rotorowy. Że jednak te straty na wytrząsaczu gdzieś tam pokazuje są, a na rotor... Z tego, co słyszałem, rotor musi mieć cały czas pełny header. Tak jest. Czyli prawie tak, my jedziemy teraz tutaj do pełności. Bo jeżeli nie ma pełnego obciążenia mocarni, to są duże, słuchajcie, straty. Są duże straty. Za rotorem przemawia prostota. Prostota i druga sprawa, że rotor jest bardzo też dobry, słuchajcie, do wszelakich upraw ziołowych, warzywnych i tak dalej, tak? Bo nie niszczy tych ziaren, zwłaszcza jeżeli ktoś prowadzi nasiennictwo. Tak jest. Tutaj no, kolega ma świnie, więc tam to ma przebielić i świnia ma zjeść. I świnia ma dwa zadania. Świnia ma jeść i przybrać na wadze. To są zadania świni, tak jest, nie? Ale uszkodzone ziarno łatwiej się psuje. To ja bym z tobą się nie zgodził do końca, bo ma na pewno to duże znaczenie przy drobiu. Bo mam znajomych, którzy mają dużo kurników, u nas w okolicy dużo kurników i mają mieszalnie, patrz, już swoje porobili. Wręcz do tego, że kupują pszenicę od ludzi i sprzedają za jakieś tam sporo tańsze pieniążki pozostałości, które odsortowują od tych pszenic, powiedzmy, połówki, ćwiartki, jakieś tak dalej. Tak, przy drobiu to jest duże znaczenie, z tego co wiem. Ale przy wszystkiego nie wiem, więc... patrzymy na mykotoksyny, to już nie ma tak jak kiedyś, że ta świnia może sobie pół roku... Tak, masz rację, ja też to popieram, bo przecież kiedyś też chowałem świnie, wprawdzie niedużo, bo było dużo krów, ale zawsze te 3 maciory, 4 były. I przy 4, słuchajcie, maciorach, 5, ja nie miałem problemów z żadnymi szczepieniami, żelazem i tak dalej, w niczym miałem żadnego problemu. Ponieważ to się, ale hodowle takie właśnie dużo, ile teraz masz świń u siebie? 1500. No, przy 1500 jest to problem i trzeba to, tak samo przy krowach. Jeżeli miałem mniej, nie było żadnego problemu. Jeżeli teraz mam dużo, no to też są jakieś problemy. Czyli te hodowle dużo, że tak powiem, znaczne, to robią jakieś, słuchajcie, do góry, którym teraz, powiedz jeszcze mi? Jeszcze raz, tym samym, co opuszczałeś. Tutaj? Tak. Trzeba było tu wjechać dalej. No do końca pojedziemy. Przejadę się przynajmniej. Dobra. Połączymy sobie. Słomę zbierasz do świn, masz bezsiołą czy? Bezsiółkową to. Czyli słomę. Ta słoma jest dla kolegi, który ma krowy. Czyli tak jak ja. Czyli jedziemy sobie tyle na godzinę, słuchajcie, biegu, nie będziemy zmieniać do przodu, bo nie mamy daleko. To jest, ma trzy biegi, dwa.
No teraz samo co mamy? Dwójkę mamy teraz? Tak. Trójka jest na asfalt, także tutaj nie... Nie, no nie będziemy tutaj sobie, wiesz, nie będziemy robić jaj. Też. Fajna po... Między koła lepiej, bo tak trochę... Wiecie, my tak mówisz? No, szkoda. Jasne, ja obizono też zmienię koła, ale tu myślałem, że się mieścimy, bo jest szeroki jadar, nie? 4 metry jest w kołach ten kombajn. No kolega ma, wiesz co, tu, nie tu Kano, tylko Fenta. Tego sześcioktawiszowego, dużego 6273, jakiś symbol. No to on ma w kołach tyle, że ledwo się mieści. I gdyby jeszcze był 5 cm szerszy, musiałby mieć pozwolenie na przejazd nawet drogą od starosty. Taki jest szeroki, nie? Opony są tam 850 gicze jakieś, no kolarnie co robi. I takim nie jeździłem, słuchajcie, także musicie brać na mnie poprawkę, co ja robię. Będę próbował się tu zadać, nie wiem jak on zachodzi. Mam nadzieję, że mi się uda za pierwszym razem. Wcisnąłem, czy nie tu? Tak, tam. Aha, dobra, dokładnie. Podbieramy, są właśnie te podbieracze, do czego się pytałem? No właśnie, do czego teraz tutaj, właśnie widzimy, do słuchajcie, do czego są te podbieracze. A powiedz mi, jakie środki stosowałeś tutaj, jeżeli chodzi o ochronę grzybobójczą w tej plantacji? Mam robić reklamę? Znaczy... To czego nie, jeżeli jest fajnie, to dobre trzeba chwalić, złe trzeba gonić, tak? Na pewno polecę zaprawę Systiva. Nie mieliśmy wiosną problemów z mączniakiem, chociaż i tak poszedł tilt, ale już nie trzeba było tego robić tak wcześnie. I na drugi zabieg Elatusera. U siebie też robimy Elatusem. Nawet... Jedyne ważne, że przerwę, bardzo ważna rzecz przy uprawie jęczmienia ozimego, walka z mszycami na jesień, żeby sobie nie zawirusować pola. A właśnie, tego nie wiedziałem. Dobrze, że to mówisz, bo jeżeli będę chciał u siebie... koniecznie trzeba... Czyli jakieś perytroidy, co tam stosowałeś? Perytroidy. Ale trzeba gonić mszyce, bo jak zawirusują, to możemy się pożegnać z uprawą. Rozumiem, czyli to bardzo fajna wskazówka, którą dzisiaj uzyskałem, słuchajcie. Jeżeli ktoś był zainteresowany siewem jęczmienia ozimego, bardzo, bardzo cenna uwaga, którą tu kolega właśnie powiedział, czyli musimy pryskać. W jakim to terminie pryskałeś, powiedz mi? No to po siebie. Późnym latem, no trzeba obserwować plantację. Każdy nalot trzeba gonić i tyle. No. Aha. Nic nie poradzimy. Nie jest tak, że dzisiaj zasiejemy i przyjedziemy. Czyli musimy obserwować, a z pszenicą ozimą nie ma tego problemu. Też jest, też trzeba gonić. Ale nie aż tyle co tutaj, przynajmniej w naszych regionach, wiesz? Nie ma takich problemów. Rzepak też jest wirus. Muszę wam powiedzieć, że jeżeli obserwuję słomę, którą tu właśnie kosimy, słuchajcie, ta słoma taka jest, ona musi poleżeć, przekruszyć. Z tego co widzę, bo taka jest prosta i sztywna, jak chuj młodemu na weselu, za przeproszeniem, ale tak to właśnie wygląda. Tak jak mówię, u nas jest siewy jęczmienia ozimego są taką niszową właśnie produkcją. I tu mam właśnie okazję u kolegi przekonać się, jak to właśnie wygląda. No słuchajcie, będę siał u siebie, będziecie widzieć, zobaczymy właśnie te i to jest hejwidy, jaka to jest odmiana? Łutan, a my mamy coś innego siać u siebie, zobaczymy właśnie, nie? A czemu właśnie łutan działać? Kolekcja odmian. I ta planowała najlepiej. A jaka jest różnica, powiedz mi, między jęczmieniem ozimym tradycyjnym, a między hybrydowym? Jęczmień hybrydowy na pewno więcej kosztuje. To na pewno, ale jeśli chodzi o planowanie, o zdrowotność i tak dalej. Planuje lepiej, ale jest delikatniejszy. Ale wiem z tego, co słyszałem, że firma Syngenta podchodzi do tego tak, że jeżeli takie rzeczy coś się wymarzy, to można wtedy coś wybrać sobie. Tak, takie ubezpieczenie. Coś w tych pieniądzach można sobie wybrać. Kukurydzę czy pszenicę chyba. Dokładnie, czyli to też jest bardzo fajne. Jest to jakieś. Mega fajne rozwiązanie, słuchajcie. No jesteście zawsze zabezpieczeni, jeżeli możecie sobie zasiać i coś z tego uzyskać, fajny, bardzo fajny plon i mega jakiś zysk.
jeżeli to się nie uda, jesteście zabezpieczeni w drugą stronę, bo synkant wam to wyrówna. Także no jak na ten moment uważam, że jest to bardzo, bardzo naprawdę fajne rozwiązanie, bo nikt tego wam nie zagwarantuje. No słuchajcie, no to fajna rzecz, tylko no kosztuje, tak? Luksus kosztuje. No i trzeba to sobie, no... Klas jest luksusem, no. To jest, u mnie za roku, sami wiecie, jak koszą jaguary w kukurydze, no to też jest... W słupku jest fajna skrytka na flaszkę zimnej wódki. Tam u góry jest. A u ciebie to masz, no. Niekoniecznie wódki, słuchajcie, no. Nie, za daleko do domu. Tak jest, może być, powiedzmy... Ale widzicie, tak, kolega tutaj jest wózek, czyli prawidłowo ciąga sobie... Heder szeroki, ciąga sobie na wózeczku. Oczywiście BHP przede wszystkim tak powinno się robić, no nie do końca to przy bizonach gdzieś tam się sprawdza, bo te wózki są jakie są u was wszystkich i u mnie też pewnie, no ale no... To znaczy złego słowa nie mogę powiedzieć, nie mam, przydałaby mi się kamera cofania, tylko jedyny problem to jest... Ale to wiesz, ja myślę, że to się... można założyć. Tak, to nie jest To jest problem, bardzo tani ale... koszt. Tak. Kolega ma Fenta 4.0FE, tego najprostszego, nie? I wiesz, on miał kamerę cofania i mój ojciec, też jesteśmy tutaj, rodzina myśliwska, siedział tutaj, tutaj, drugi siedział, kolega tutaj, bo dziki były kukurydzy. Ja zajechałem samochodem, wiesz, po prostu na pole, a oni wtedy zagadali się, cofam, miał kamerę cofania i mi w dziwa przypierdolił, przepraszam, tfu, żeby go przewrócił, do góry kołami, wybił żyby, połamał wszystko, pogiął, nie? Tyłem, kombajną, ścieżkarnią, kombajnowi się stało się nic, a was samochodowi już więcej, nie? No, wiesz, no nie liczył na to, zagadali go, kamera była tutaj, no i co z tego. Ale to mówię, to nawet podejrzewam, że nie trzeba by to brać, wiesz, w opcji od dealera, tylko można to samemu założyć za 1000 złotych. Około 1000 złotych można to sobie założyć, spokojnie, słuchajcie, i podejrzewam, że oryginalnie u dealera kosztowałby to może z 6. Pewnie tak. Jak nie więcej. Dobra, słuchajcie, także dokosimy się tutaj na brzegu. Ja za chwilę oddaję kombajn w ręce właściciela. Także co, no widzimy się w kolejnym vlogu. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.